Mam połączenie z Krzysztofem Skibą, liderem zespołu Big Cyc. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, witam wszystkich, witam ciebie. 4 lata po zabójstwie prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, twojego szkolnego kumpla, jak zresztą napisałeś w mediach społecznościowych, zamieściłeś pełen emocji wpis i twierdzisz tam, że ktoś specjalnie przeciąga ten proces zabójcy, żeby na zbrodnię opadł kurz zapomnienia. Kto przeciąga? Czy wszystko wskazuje na to, że tak to się dzieje? No przecież te badania psychiatryczne trwały bardzo długo. Najpierw jedne, później drugie, później trzecie. Wiesz, osądzeni zostali szefowie ochrony tego koncertu. Zostali skazani. Tymczasem sprawca, który tańczył z nożem na scenie, który przyznał się w pierwszych swoich słowach do zamordowania prezydenta Gdańska, który cieszył się, wykonał jakiś taki upiorny taniec radości i sam czyn, który przecież widzieli wszyscy w telewizji. To było i także zgromadzeni tysiące widzów zgromadzonych przed sceną. Tysiące widzów z kolei, ten koncert był transmitowany przez telewizję, także to widziało. No i mijają 4 lata i ten proces oczywiście teraz się niedawno zaczął. Natomiast no, wcześniej mieliśmy takie, moim zdaniem, taką taktykę, takie działanie na przedłużenie. No, lata mijają, ludzie zapominają, są inne problemy, jest wojna na Ukrainie, jest drożyzna, jest inflacja, problemów nie brakuje. W związku z tym ludzie, no, pamięć ludzi umyka i to chyba o to chodziło. Chyba taka taktyka miała być, żeby to przykrył kurz zapomnienia i żeby już nie wzbudzało to takich emocji, bo przecież przypomnijmy sobie, co działo się po tym morderstwie. No właściwie Polska była w szoku. W Gdańsku dziesiątki tysięcy ludzi gromadziło się na ulicy Długiej, Długim Targu w okolicy studni Neptuna, takim bardzo charakterystycznym miejscu Gdańska, takim pocztówkowym miejscu Gdańska, i tam ludzie spontanicznie, tam nikt nie zwoływał żadnej manifestacji, żegnali prezydenta ze świeczkami w dłoniach przy nastrojowej muzyce. No to był w Gdańsku, to był szok, to były naprawdę wielkie emocje. W całej Polsce też odbywały się podobne no właśnie pożegnania prezydenta i wtedy wszyscy zadawali sobie pytania, kto jest winien, kto nakręcił tą szalę nienawiści, ten lincz medialny. Ja tylko może przypomnę, że z prezydenta Gdańska media państwowe, media rządowe zrobiły gangstera, zrobiły Niemca, odebrały mu godność, atakowały go bezpardonowo i bez dania mu szansy na odpowiedź, szansy na obronę. To były materiały propagandowe, to nie były materiały dziennikarskie. Oczywiście prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, pełnił ten urząd ponad 20 lat i zawsze przy okazji tak długiej kadencji mogą pojawić się pewne niejasności, pewne nieścisłości, pewne pytania. I media takie jak, no, nie wiem, TVN czy Gazeta Wyborcza także pisały o pewnych niejasnościach dotyczących na przykład majątku prezydenta. Natomiast to były rzetelne artykuły dziennikarskie. Zresztą teraz po latach okazało się, że te wszystkie zarzuty, które stawiała telewizja publiczna głównie, a także cała prawicowa prasa, okazały się po prostu denne. Po prostu jest przecież wdowa Magdalena Adamowicz, która była jeszcze ciągana po sądach. No i sądy uznały, że te sprawy właśnie dotyczące tych mieszkań, tych spraw, których zarzucano mu, że on jest właśnie, no nie wiem, to jakimś niemalże szefem mafii, przestępcą, że to wszystko jest, to było wszystko taki, no, propagandowy balon dmuchany przez władzę. Więc to władza napędziła, a szczególnie media, takie jak TVP, napędziły tą skalę nienawiści. No i jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Ja w emocjach tuż po tym, jak prezydent zmarł w szpitalu w Gdańsku, udzieliłem kilku wywiadów, takich dosyć ostrych, gdzie powiedziałem, no, wspominałem prezydenta, bo to był mój szkolny kolega. Ja chodziłem z nim do podstawówki 8 lat do jednej szkoły numer 50 w Gdańsku i 4 lata do gdańskiej jedynki, także liceum, także znaliśmy się bardzo dobrze. Także później już jako znany artysta wspierałem go w kampaniach wyborczych, samorządowych, kiedy on startował na prezydenta, a wygrywał za każdym razem. I to był problem dla władzy, to był problem
problem dla PiS-u. Tutaj w Gdańsku ten PiS wystawiał różnych swoich kandydatów, którzy z Kretesem przygrywali z Adamowiczem. Dlatego ten problem Adamowicza według władzy no, trzeba było jakoś rozwiązać, a sposobem na to zawsze jest obrzucanie błotem. I tak się po prostu działo. No ja w tych emocjach powiedziałem, że, po prostu, że Jacek Kurski osobiście i telewizja publiczna są moralnie, no podkreślam tutaj, to jest taki symboliczny przecież wymiar, przecież nikt nie zarzuca, że ktoś tam z TVP z nożem latał za prezydentem, że moralnie są odpowiedzialni za ten mor, bo przygotowali taką atmosferę. Ten sprawca zresztą Krzysztofie przyznał się, że nie, on się przyznał, że ma poglądy takie jak Jacek Kurski, no to zgodne takie jak Jarosław Kaczyński. Mówi, że zresztą wcześniej jego matka zeznawała, że on i jego znajomi także, że on jest wielkim zwolennikiem PiS-u i uważa właśnie zgodnie z propagandą TVP prezydenta Adamowicza za zdrajcę narodu polskiego, za właśnie Niemca, za człowieka, który szkodzi miastu i Polsce. No i taka, ludzie nie potrafią rozróżnić propagandy od prawdziwych informacji i taka nagonka mogła być inspiracją. Próbuję się wbić. Nie wiem, czy my się słyszymy. Chyba się słyszymy. Krzysztofie, ja tylko tak dla uściślenia dodam, że ten proces w sprawie śmierci prezydenta Adamowicza być może skończy się wyrokiem 13 marca, bo wtedy mają być mowy końcowe. Być może nie będzie wyroku, tylko będzie kolejny jeszcze termin na ogłoszenie właśnie decyzji sądu. No ale oczywiście to pierwsza instancja dopiero. Wspomniałeś o tym, że od początku mówiłeś, że do zabójstwa Pawła Adamowicza miała przyczynić się nagonka mediów narodowych. Twierdzisz, że one ponoszą moralną odpowiedzialność za tę śmierć. Spotkały cię za to procesy. Powiedz, na jakim one są etapie. Kto je wytoczył? No właśnie te procesy wytoczyło oczywiście kancelaria prawna TVP, a także dwóch dziennikarzy, których ja z kolei, Michał Rachoń i dziennikarz z Gdańska, z gdańskiej telewizji Sitek. Natomiast no to, czyli w sumie to były cztery procesy. Jeden proces cywilny, jeden proces karny. Ja nawet nie wiedziałem, że można z tego samego tytułu no tak właśnie zrobić takie dwa procesy, bo wszystko chodziło właśnie o te kilka zdań, że telewizja jest moralnie odpowiedzialna za te zbrodnie. Proces cywilny wygrałem i to we wszystkich możliwych instancjach. On się toczył w Gdańsku. Nawet Sąd Najwyższy nie uznał kasacji wyroku, w związku z tym to już jest sprawa jakby zamknięta. Proces karny też wygrałem, ale jeszcze na razie w pierwszej instancji, także on jeszcze nie jest tutaj sprawa ostateczna. Telewizja, kancelaria prawna TVP z automatu jakby odwołuje się od wszystkich tego typu wyroków i wiadomo, że ta sprawa jeszcze będzie trwała. Aktualnie trwa proces z Michałem Rachoniem, który poczuł się obrażony także moimi sugestiami na Facebooku. I proces z redaktorem Sitkiem się został umorzony, dlatego że on to był jeden z tych takich bardzo agresywnych dziennikarzy, którzy biegali za Pawłem Adamowiczem z kamerą, którzy zadawali mu pytania z tezą, właśnie z taką gotową tezą, dlaczego pan współpracuje z mafią, no, i tego typu rzeczy. On został umorzony ze względów formalnych, to znaczy pan Sitek nie dopełnił pewnych formalnych procedur i tutaj sąd w Wejherowie, bo tam się toczył ten proces, no nie miał innego wyjścia, musiał ten proces umorzyć. Także no, nawet Sąd Najwyższy przyznał mi rację, więc tak. Mocno dostało się w twoim wpisie też artystom, którzy występują pod szyldem TVP. Ty nazywasz TVP potworem, któremu oni dają twarz i swój talent. Nie przebierasz w słowach, jak masz mówić o kolegach z branży. Mówisz też, że muszą płacić rachunki za światło, za nowe Audi i za kokainę. Nie za mocno?
No to jest właśnie często wymówka, że, no, że my jesteśmy artystami, musimy zarabiać, to jest telewizja, która nas zaprasza. I ja to wszystko rozumiem. Ja też ten mój artykuł był bardzo długi i on to były takie smutne refleksje z okazji właśnie tej jakby czwartej rocznicy śmierci Pawła Adamowicza. Pozwoliłem sobie na kilka takich tutaj zdań. A to zdanie, o którym mówisz, to było na końcu, takie ostre zdanie, które no, myślę, że też uważam, że warto się przy okazji tej rocznicy śmierci postarać o pewną refleksję. I o tą refleksję właśnie jakby prosiłem, i chciałem ich zainspirować, tych artystów. Ja nie mam pretensji na przykład do młodych artystów, którzy debiutują, którzy wiadomo, muszą się wszędzie pokazywać, żeby wyrobić sobie nazwisko, żeby właściwie rozhulać swoją karierę. Nie mam też absolutnej pretensji na przykład do artystów disco polo, bo myślę, że oni w ogóle są poza polityką i nie do końca świadomi, że są manipulowani i tak naprawdę wykorzystywani przez telewizję. To właściwie Jacek Kurski miał taki pomysł, żeby podpiąć się pod popularność artystów disco polo i na tej bazie no, reklamować swoją stację. Natomiast no, jest tam kilku takich artystów, których znam, którzy mają naprawdę bardzo duży dorobek, którzy mają twarz i chyba szkoda tego wizerunku jako takich no, sługusów TVP, sługusów zła. Ja uważam po prostu, że złych ludzi należy rozliczać i złu należy się przeciwstawić, a telewizja w tej chwili, w tej postaci, w tym kształcie, która jest, jest po prostu czystym złem, jest po prostu potworem. To jest taki, artyści są takim soft powerem, ich taką miękką bronią do tego, żeby ich uwiarygodniać. No, niektórzy ludzie, którzy naprawdę mają pieniądze mają już wyrobione nazwisko, niepotrzebnie tam się pokazują. Zresztą co więcej, hipokryzja ma takie rozmiary, że ja znam bardzo wielu ludzi, artystów, którzy mają poglądy zdecydowanie antyrządowe, ale w telewizji rządowej się pokazują, no bo właśnie, no bo popularność, bo to daje kolejne koncerty, więc tutaj dochodzimy do jakiejś takiej schizofrenii. No myślę, że no jeżeli masz poglądy antyrządowe, a uwiarygadniasz tą telewizję, to coś jest nie tak. Zresztą można też inaczej. Bardzo wielu artystów, Maciej Maleńczuk, Renata Przemyk, Natalia Schroeder, no odmawiają występów w telewizji. Ja rozumiem też aktorów. No, na przykład no, ktoś gra w jakimś serialu, który ma kontrakt, ten serial ma tam 50 czy 150 czy setki odcinków, gra jakąś ważną postać w serialu, no, trudno, żeby z tego zrezygnował. Natomiast no, już może nie ma sensu pojawiać się w jakichś programach śniadaniowych, udawać, że wszystko jest okej, że to taka fajna telewizja, pogadamy teraz o modzie, pogadamy teraz o wakacjach. Dawanie twarzy potworowi jest chyba złem. I o taką refleksję prosiłem. No, kim ja jestem, żeby kogoś potępiać? Ja nikogo nie potępiam, tylko jakby daję do zrozumienia, że za chwilę tej władzy może nie być, za chwilę może być ktoś inny u władzy i może to nie wypada artyście przyklejać sobie legitymacji partyjnej do czoła. No, no jest kilku takich artystów, którzy o których się określa, że są takimi słowikami PiSu. Tak? Ja myślę, że artysta z jakąkolwiek legitymacją partyjną na czole wygląda źle. No i to była tego taka inspiracja, żeby przemyśleć pewne swoje postawy. Jest nowy rok, mamy noworoczne postanowienia. To jest też czas taki, mijają lata, czas takiej refleksji. Także no właśnie była ta czwarta rocznica śmierci Pawła Adamowicza i z tej okazji myślę, że warto było się trochę może zastanowić, no, czy artyści jednak no, mają jeden wizerunek, jedną twarz i część tych artystów no, oddała swój wizerunek do skupu złomu, tak bym to określił. Dziękuję bardzo. Krzysztof Skiba, Big Cyc, był ostatnim gościem Onet Rano. Dziękuję ci serdecznie, Krzysztofie, za to spotkanie. Ja myślę, że kolejny wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy też będzie momentem refleksji, również związanych z czwartą rocznicą zabójstwa Pawła Adamowicza. Dziękuję ci serdecznie. Dobrego dnia życzę. Chociaż to dzień pochmurny, przynajmniej w Warszawie.